Dżem dobry, dzień dobry, moi drodzy, piękny dzisiaj dzień, 25 dzień marca, naprawdę bardzo piękny, uroczysty dzisiaj dzień, ale my w Pustyniakach zajmujemy się oczywiście ojcami pustyni, więc zapraszam. Czołóweczka i ostatnia mądrość od nich w tym tygodniu. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w tym naszym ostatnim spotkaniu i pozwólcie na jeszcze jeden strzał pustynny od ojców. Posłuchajcie historii. Pewien brat w Sketis zgrzeszył. Zwołano zebranie i posłano także po Abba Mojżesza, ale nie chciał przyjść. Ponownie kapłan posłał do niego wezwanie. Przyjdź, bo cały lud na ciebie czeka. Wstał więc i poszedł, ale wziął dziurawy koszyk, napełnił go piaskiem i poniósł na plecach. Ci, którzy wyszli na jego spotkanie, zapytali go: Ojcze, co to znaczy? Co ty robisz? Odpowiedział im starzec: Moje grzechy sypią mi się za plecami, ale ja ich nie widzę, a przychodzę dzisiaj sądzić cudze winy. Kiedy to usłyszeli, nic już nie powiedzieli tamtemu bratu, ale mu przebaczyli. Kochani, jak zawsze, oczywiście taka opowieść trochę prorocka, trochę z takim znakiem prorockim w postaci tego piasku nieniesionego na plecach. To tak jak robili prorocy Starego Testamentu, oni też takie często robili takie gesty, żeby coś przez to pokazać. Jednocześnie trochę taka ekstremalna, nie? Kochani, to jest bardzo piękny obraz, bardzo ładny jest jakby ten symbol. Nigdy wcześniej o nim nie myślałem, że tak można by o tym powiedzieć, bo wszyscy wiemy, że mamy jakieś tam słabości i grzechy, nie? Ale on bardzo ładnie niesie ten worek tak z piaskiem, czy tam kosz z piaskiem na plecach i sypie mu się ten piasek. I on mówi, on go nie widzi. Kochani, my naprawdę nie widzimy bardzo wielu naszych słabości. Oczywiście, że niektóre widzimy, to jasne, i czasem się w ogóle zaniepotępiamy w czambuł, nie? Ale kochani, jest bardzo wiele zła, na które my naprawdę nie zwracamy uwagi, które... Też czasem mam takie wrażenie, to też wam pewnie już mówiłem, Pan Bóg nas chroni przed tym naszym złem. W sensie nie pozwala nam do końca też zobaczyć, nie wiem, skutków, konsekwencji naszego zła, bo byśmy się, kochani, poprzerażali, jakbyśmy widzieli, co się wyprawia w związku z naszymi słabościami, nie? Kochani, to nie jest opowieść oczywiście o tym, że w związku z tym, że każdy jest grzesznikiem, to nie będziemy nikogo osądzać. Nie, tylko chodzi o to, kochani, to jest takie zdanie, które zawsze sobie mówię. Potraktuj innego grzesznika albo innego złoczyńcę tak, jak chciałbyś, żeby ciebie traktowano, kiedy robisz coś złego. Kochani, zobaczcie, ja mam takie coś w sobie od dawna. Bardzo oczekuję, że kiedy na przykład, nie wiem, ja się zmieniam albo widzę swoją słabość i naprawdę chciałbym coś naprawić, to mam takie oczekiwanie, Boże, żeby ktoś to zrozumiał, żeby mnie przyjął, żeby mnie nie potępił, żeby nie patrzył na mnie przez to, co zrobiłem, tylko żeby dał mi szansę, żeby do mnie podszedł jakoś, wiecie, z wyrozumiałością. Nie? I mam ogromne spodziewania, jestem oburzony, jak tak nie jest, nie? A zobaczcie, jak łatwo jest innych osądzić, nie dać im szansy, nie być wyrozumiałym, tylko mówić, to jest zło, to jest grzech. Kochani, no złota rada Pana Jezusa, nie? Tak jak chcesz, żeby inni Tobie czynili, tak Ty czyń innym. Kochani, no chyba nikt z nas nie chce być, nie wiem, w czambu potępiony za jakieś zło. I uwaga, to, że oczywiście rozumiemy, że mamy ponieść jakieś konsekwencje, ja rozumiem, że zło się domaga naprawienia, ale nie chcę jednocześnie, żeby ktoś mnie, wiecie, skreślał, w czambu potępiał, nie? Tacy sami bądźmy dla innych. Ten Abba Mojżesz bardzo mądry był. Masz worek z piaskiem na plecach i on tam się sypia, tego nawet nie widzisz. Nie potępiaj innych, nie potępiaj. Bądź dobry tak, jak chcesz, żeby ludzie byli dobrzy dla ciebie. Moi kochani, moi mili, w ten oto sposób zakończyliśmy kolejny tydzień Wielkiego Postu. Zostały nam jeszcze dwa, w tym ten taki jeden już taki nawet niepełny, bo to będzie już potem wielki tydzień z wielkim Triduum Paschalnym, więc jeszcze półtorej tygodnia spotkań przed nami, co oczywiście bardzo się z tego cieszę. Widzimy się, kochani, w poniedziałek w kolejnych Pustyniakach. Miejcie dobry weekend, dobrą niedzielę, piękną niedzielę i miejcie się jak najlepiej i bądźcie blisko Pana Boga. I w ogóle to bądźcie dobrzy dla innych. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już niedługo z Bogiem. Pa, pa!